w chwili obecnej wynajmujemy dwa, a czasami no, powiedzmy trzy y, trzy, y, trzy mieszkania. Goście, którzy rezerwują u nas pobyt, od razu uprzedzamy o procedurach covidowych. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej opracowała regulaminy cOVIDowe. Mamy je wywieszone w miejscu, jak goście wchodzą, widzą jednocześnie regulamin, każdy ma w pokoju regulamin pobytowy. Goście, którzy przyjeżdżają, wypisują oświadczenie, z tym muszą się liczyć, że takie procedury są i musimy tego przestrzegać. No, sytuacja jest ogólnoświatowa, taka jest i nawet taki obiekt mały jak my. Musimy się dostosować. Robimy to głównie też, żeby uchronić naszych gości do tej pory odpukać, Nie zdarzyło się żadne zachorowanie u nas, ani nic mi nie wiadomo, żeby nasi goście po wyjeździe od nas byli chorzy.